Zapraszam na kolejny już odcinek z serii 3 spółki na ten tydzień. No i już nie będziemy wracać do tych spółek, które były typowane 2 tygodnie temu. Tydzień temu nie było odcinka ze względu na święta wielkanocne, więc taka mała przerwa, nie ma już co tak bardzo cofać się w czasie i do tego wracać, dlatego od razu zaczynamy od analizy. Jako pierwsza spółka będzie grupa Kęty, która już w tym zestawieniu się pojawiała. Wtedy, analizując właśnie spółkę, mówiłem, że ja spodziewałbym się, że tutaj na wykresie nam się może utworzyć coś w rodzaju chorągiewki, coś podobnego do tej formacji, no i spodziewałbym się właśnie wyjścia górą, wybicia. No i proszę spojrzeć, że rzeczywiście coś w rodzaju chorągiewki nam się tutaj utworzyło i takie wybicie również nastąpiło. Wybicie nawet nie jednosesyjne, a podzielone. Pierwsza sesja 3% wzrost, a ta kolejna, co prawda w trakcie tej sesji obserwowaliśmy oddawanie tego wzrostu i zamknięcie 0,8% pod kreską, jednak w trakcie sesji byliśmy na maksymalnym poziomie 694 zł, więc nawet blisko 700 zł na walorach grupy Kęty byliśmy nie tak dawno. Ostatnia sesja piątkowa, również spadek prawie 2%. No i teraz myślę, wiele osób będzie zadawać sobie pytanie, czy to już koniec tego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego 15 marca po tych dynamicznych wzrostach raptem w kilka sesji, następnie właśnie tej formacji, z której również obserwowaliśmy wybicie, czy to już koniec i teraz będziemy obserwować spadek, choćby taki, jaki obserwowaliśmy tutaj na wykresie między połową stycznia a połową marca. Albo druga opcja jest taka, że po prostu po tych dynamicznych ruchach wzrostowych, po tych skokach na kursie, będziemy obserwować po prostu korektę, wysokie obroty też na tej sesji z tym właśnie wybiciem. Ja myślę, że na ten moment bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja, czyli właśnie korekta po tym dynamicznym dość ruchu wzrostowym. Korekta, która w mojej ocenie wcale nie musi być głęboka i nie zdziwiłbym się, gdyby ona sięgnęła powiedzmy poziomu 625 zł i z tamtych rejonów ja już oczekiwałbym jakiegoś wybicia, które ponownie pozwoliłoby pokonać ten poziom 667 zł, a następnie ten szczyt z tej właśnie świecy, kiedy obserwowaliśmy to wybicie w okolicach 695, a co za tym idzie, też bardzo możliwy test okrągłego poziomu 700 zł, który na walorach ostatni raz widziany był w 2021 roku, mniej więcej w połowie, więc no jest do jakich poziomów wracać, a brakuje niewiele i myślę, że jak najbardziej po jakiejś jeszcze minimalnej korekcie, kontynuacja ruchu wzrostowego w stronę 700 zł, tak żeby chociaż dotknąć tego poziomu, no i może właśnie z tamtych rejonów będziemy obserwować jakąś głębszą korektę na walorach. To jest jak najbardziej możliwy scenariusz. Spółka dość ciekawa, warto spółkę obserwować, dlatego na ten moment grupa Kęty do zestawienia 3 spółek na ten tydzień trafia z takim powiedzmy założeniem, że ten poziom 675 zł może być osiągnięty w krótkim terminie. Kolejną spółką będzie spółka gamingowa, ten Square Games. Spółka w ostatnim czasie bardzo, bardzo mocno przeceniona. Próżno szukać tu na wykresie jakichś wybić wzrostowych, jakiegoś zarysowania minimalnego, choć trendu wzrostowego. Można powiedzieć, że
Luka za luką nam tutaj na wykresie się utworzyła. Ostatnia ta sesja z 14% spadkiem nie tak dawno, na 7 kwietnia. No i od tamtego czasu obserwujemy taki ruch, który w mojej ocenie jest uklepywaniem dna. Co może o tym świadczyć, to choćby proszę spojrzeć, jak ten wykres wygląda. On wygląda tak, jakby tutaj na tym poziomie, ja może to narysuję, żeby to było lepiej widoczne, jakby gdzieś mniej więcej w tych rejonach jakaś ściana była postawiona, która blokowałaby te świece. Praktycznie każda jakiś cień, który wychodzi poza tą linię, dość szybko jest niwelowany i wracamy ponad. Ja myślę, że właśnie po takim jeszcze może trzy sesyjnym uklepywaniu tego poziomu raczej będziemy odbijać. No i to odbijanie na początek bardzo dobrze, gdyby udało się pokonać poziom okrągłych 190 zł, a następnie dojście do poziomu 200 zł. Natomiast nawet w takiej perspektywie bardzo krótkoterminowej ten poziom 175 zł, gdyby on został osiągnięty, to też byłby to dobry sygnał. No i potem dojście do 190 zł, wybicie tej zielonej linii, która tutaj była jako ważne wsparcie zatrzymujące te spadki. Niestety tym razem to się nie udało, ten poziom został wyłamany. Wyłamany dość mocno, ale jednak uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na wyższe poziomy wrócić. Proszę spojrzeć, po jak mocnej przecenie jesteśmy na walorach Ten Square Games. Jeszcze nie tak dawno obserwowaliśmy poziomy powyżej 500 zł na kursie. Nie mówię, że będziemy wracać aż na tak wysokie poziomy, ale jednak myślę, że te 200 zł na walorach Ten Square Games jak najbardziej może być osiągnięte dość szybko i to jest taki poziom, myślę, który dla jednej akcji właśnie spółki jak najbardziej będzie zdrowy i prawidłowy. Trzecią, ostatnią spółką będzie LPP. LPP, na których akcjach wiele się dzieje. Wrzucałem w sekcji społeczność na kanale post ze zdjęciem z jednej sesji, jak wtedy ciekawie ta sesja wyglądała. Najpierw spadek, potem dynamiczne tego spadku odrabianie, koniec końców zamknięcie nad kreską. Jednak ostatnie sesje, szczególnie ta sesja powynikowa, przyniosła na początku wzrost, ale jednak ten wzrost przerodził się w spadek i to w spadek bardzo mocny, 7,5%. Ostatnia sesja, ta piątkowa, również prawie 3% na minusie. No i jesteśmy na poziomie, od którego moim zdaniem może nastąpić odbicie. Ja uważam, że walory LPP naprawdę są w tym momencie jedną z ciekawszych i lepszych spółek do obserwacji, do inwestycji. Moim zdaniem ten poziom 13 tysięcy, 12 tysięcy to są takie poziomy, na których akcje powinny przebywać przez, można powiedzieć, dłuższy, że tak powiem, czas i z tamtych poziomów powinniśmy się zastanawiać, czy będziemy wybijać na wyższe poziomy. Tymczasem jesteśmy w okolicach okrągłych 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy 100 mamy na kursie. Co ciekawe, też ja wtedy obserwowałem dość uważnie tą sesję właśnie powynikową, otoczenie. No i muszę powiedzieć, że taka moja obserwacja, to tylko takie moje odczucie, oczywiście można się z tym nie zgodzić, po jakichś komunikatach ze spółki, te komunikaty potem przez agencje prasowe, przez wydawnictwa są cytowane. No i muszę przyznać, że ja przynajmniej takie wrażenie odczułem, że nastąpiła takie bombardowanie tymi komunikatami ze spółki i nadawanie ich tytułów, które miały taki wydźwięk dwuznaczny, czyli no, można było je odczytać dość negatywnie. Natomiast koniec końców, jakby się dokładnie wczytać w te komunikaty, zastanowić się też i na spokojnie przemyśleć, co tam jest napisane i o czym mówili przedstawiciele spółki, to te komunikaty
rezultaty wcale takie negatywne nie były, a to tylko taka moja obserwacja. Natomiast wracając już do sytuacji na wykresie, ja spodziewałbym się odbijania, jeżeli nie od tego poziomu, na którym jesteśmy teraz, to jeszcze od okolic trochę niższych, a mianowicie okrągłych 10 tysięcy złotych. To bardzo mocne psychologiczne wsparcie, które raczej nie powinno zostać wyłamane. Jeżeli zostałoby wyłamane, no to wtedy jakieś może powody do niepokoju można by mieć. Natomiast na ten moment jeszcze, powiedzmy, wszystko jest pod kontrolą. Na koniec oczywiście, tak jak zawsze, takie zestawienie tych trzech spółek z ceną, jaka widnieje na kursie w dniu dzisiejszym. No i za tydzień porównamy sobie te kursy, no i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Podsumujemy, które spółki poradziły sobie dobrze, które spółki poradziły sobie trochę gorzej. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do oceniania tego filmu, subskrybowania również kanału, pisania komentarzy swoich spółek też w komentarzach, jakichś uwag co do materiałów. Zachęcam do oglądania też innych treści na kanale i komentowania postów w sekcji społeczność. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.